No, cześć, 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 z tej strony Oskar, witam was na moim kanale. Kontynuując temat płyt demo na PlayStation 1, to zapraszam dzisiaj na kolejną płytę. Jest to płyta numer w kolejności, takiej jak gramy, numer tym razem 6. Niestety uszkodzona, ponieważ kiedyś jakiś inteligent, od którego kupiłem te wszystkie płyty demo, po prostu zakleił je taśmą klejącą. No i przy odrywaniu tej taśmy, no po prostu taśma klejąca odeszła razem z nadrukiem. Ludzie mają bardzo dużo poukładane w głowie. No, także tyle tytułem wstępu. No dobra, zarzućmy sobie tą płytę. Jest to numer SCES-00184, czyli 184 numer w kolejności płyt na PlayStation 1. Także zarzucamy, zobaczmy jakie mamy tutaj po prostu gry. No a w czasie, gdy nam tutaj się gra wczyta, to bardzo was proszę, żebyście zostawili łapkę do góry, żebyście zostawili komentarz pod tym filmem, jeśli znacie którąś z tych gier, którą za chwilę będziemy tutaj ogrywać, jeśli lubicie którąś z tych gier, którą tutaj będziemy zaraz właśnie prezentować. No i zostawcie subskrypcję na moim kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. Na moim kanale jest już ponad 1000 już materiałów nagranych, wstawionych z takich platform jak PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasus, różne konsole Sega, Nintendo, Atari, Amiga, Commodore 64, różne imprezy retro, no i wiele, wiele, wiele różnych innych rzeczy. Na przykład kiedyś chodziliśmy po sklepach retro i kupowaliśmy różne gry, także jest materiału do oglądania. O, tyle. Także zachęcam do wertowania, oglądania. No i dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Sporo gier będzie tym razem. I jest już ta słynna muzyczka, która na dłuższy czas już tutaj w tych demkach została. Tło również podobne będzie na przyszłych tych płytkach. Więc Striker, nie pamiętam co to jest, zobaczymy za chwilę. Crazy Ivan, to chyba jakaś strzelanka była. Primal Rage, to była bijatyka z dinozaurami. Coś świetnego, coś jak Mortal Kombat, ale z dinozaurami, jakimiś małpami, yeti, takie tam. Defcon 5, Defcon 5, to był jakiś taki FPS, coś w tym stylu, no z widokiem z pierwszej osoby. Krytykom nie pamiętam, zobaczymy. Actua Golf, no to jak sama nazwa mówi, golf, ale od firmy Actua, która robiła, no Actua Soccer, Actua tam hokej i inne sporty. I właśnie Actua Soccer, których na poprzednim demie mieliśmy filmik z produkcji tej gry, no i Loaded. Kiedyś to pokazywałem na moim kanale, ale na Sega Saturn. Strzelanka z widokiem z góry, no więc to sobie też zaraz zagramy. No, zacznijmy od tego Strikera, zobaczmy w ogóle co to jest. Także tutaj będzie sporo gier, aczkolwiek zgaduję, że część pewnie to będą wideo, filmiki, nie wszystko będzie grywalne, no ale zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. '95 rok, Rage Software. To będzie chyba zwykła piłka nożna po prostu, którą też chyba kiedyś na jakimś live'ie pokazywałem, tam graliśmy w jakieś sportowe gry i chyba tam jedna z tych sportowych gier na płycie to chyba było właśnie to, chyba to będzie na sprite'ach w ogóle jeszcze, piłka nożna, taka pseudo 3D, takie jakby z rzutem nad murawą, ale tak pod ukosem, zaraz zobaczymy, no właśnie to będzie to i ci piłkarze będą na sprite'ach i nie pamiętam sterowania, więc no będę tak na razie na czuja grał, zaraz zobaczymy. No zobaczcie, to jest na sprite'ach. Ci wszyscy zawodnicy są na sprite'ach płaskich w 2D. Chociaż otoczenie wygląda na to, że jest w 3D. Anglia, Argentyna. Jak rozumiem, ja będę Anglią. No dobra, zobaczmy. Niebieskie chyba stroje, to chyba ja będę. Chociaż bardziej pod Argentynę niebieskie pasują. No zaraz zobaczymy. No Anglia raczej będzie biała, no tak by wskazywało, no. Hymny nawet są. No i cały nie przeleciał hymn. Teraz argentyński. Jedno trzeba powiedzieć, tego w innych grach nie ma, piłkarskich, więc ciekawy jestem, czy w tej grze w pełnej wersji jest Polska i czy jest polski hymn. To koniecznie musimy kiedyś sprawdzić, jeśli ta gra kiedyś gdzieś nam się trafi, koniecznie, albo na PlayStation Classic ściągniemy. Przypominajcie mi, bo jest tyle gier, że ja mogę zapomnieć, prawda? O, uwaga!
O, obroniłem! To bramkarz, bramkarzem ja kontroluję. I co będzie? Aha, on tutaj wybija. Dobra, bramkarz złapał. Przypominajcie mi koniecznie o tej grze, żebym ją ograł. Żebym ją ograł. To sprawdzimy, czy jest polski hymn. To, a jak się okaże, jakiś śmiesznie brzmiący czy coś. Dobra, wybijmy piłkę daleko, bo tak ja tutaj za bardzo nie wybijałem i oni mi od razu chcieli wbić bramkę. Uwaga! No, dobra, uwaga, tutaj podajemy. Ciekawe, czym się strzela bramki. Jeszcze nie wiem, tak krzyżykiem to było poddanie, no ale też jest strzał taki, no cholera wie. Pewnie kółkiem albo kwadratem, no teraz nie sprawdzę. Ale dobra, próbujemy, uwaga! Jest jakiś mój zawodnik, dobra, faul? Będzie faul, zobaczmy. No. This is a great chance. No dobra, duża szansa, mówi great chance. No to co, kwadratem czy kółkiem? No spróbujemy. No uwaga. Aha, tu możemy sobie zaznaczyć, tak? Uwaga. A, prosto w mur. No trzeba było mocniej, ale to nic. No w sumie da się grać nawet jak na taką prymitywną gierkę. Teraz chyba będzie faul tutaj i na polu karnym. Nie, przed polem chyba karnym, tak? No zobaczmy. Czerwona kartka. Aaaa. Legierka, co? Dobra, teraz tu trzeba uwaga, żeby mi nie wbili bramki. Złapałem. Złapałem. Dobra, uwaga. Znowu. Wybijamy, dobra, i spróbujmy. Nie, jeszcze nie. Nie jest to łatwe. No, trzeba się trochę. Trzeba tutaj pograć i wypróbować te sterowanie. No, wbili mi bramkę. Ale mieli. Znaczy, no zasłużyli na to, no bo ja tak trochę tutaj padaczę, no bardziej się sterowania próbuję nauczyć, ale kurde, chętnie bym zagrał w pełną wersję, sprawdziłbym to. Dobra, tutaj nie ma żadnego mojego, no właśnie, przecież nikt na pozycjach nie jest. Dobra, uwaga. Uwaga, no. A szypa technik! Będzie jakiś mój tu zawodnik? No nie ma za bardzo. Tu jest jakiś, dobra, podajmy, uwaga i strzelamy! Nie tutaj! No nie tutaj! Tutaj trzeba też perfekcyjnie przed bramką się postawić, żeby poleciało w światło bramki na siatkę, prawda? Dobra, uwaga! Próbujemy jeszcze raz. Ach, zabrali mi. No niestety, szkoda, ale walczę, próbuję, prawda? Out będzie dla mnie chyba, tak? Tak jest. To tutaj podajmy sobie. Za nic, kłamo, też trzeba wiedzieć, z jaką mocą tutaj wybijać tę piłkę. No uwaga! Szkoda, strata piłki, no niestety. No niestety, no ale walczymy. No jest to jedna właśnie z takich ciekawszych pozycji. I może strasznie archaiczna, strasznie prymitywna, ale kurde, patrzcie ile jest emocji. Pełną wersję no kiedyś musimy zagrać. Dobra, to ja rozumiem, wybijam, tak? No to tu podajmy, to bramkarzem, tak? Tak. No i już zabrali mnie. Corner, cisnął mnie ostro. Jest jakiś mój zawodnik jakikolwiek? Nie ma, tutaj jest. Słabo, no ale będzie mój aut. Dobra, który mój zawodnik może odebrać? Ten? No nie, żaden nie chce podbiec tutaj. No i ten przejął, no bo kurde, to źle dopracowane jest. Żaden zawodnik nie jest w zasięgu mojego wyrzutu z autu. Żaden nie podbiegnie. Dalej też nie mogę wyrzucić, bez sensu zupełnie. Ale przypominam, że to 95 rok, czyli pewnie gra jeszcze w 94 robiono. Może nawet już w 93, no to wczesne lata, no. Ale kurczę, nawet nie takie złe wcale to jest, no. Wiadomo, że później wyszło FIFA i IS Pro, które były 100 razy lepsze. Ale to kurde jakiś potencjał miało. No dobra, czy możemy to wyłączyć jakoś lub kontynuować? Żaden przycisk nie działa. Poczekajmy chwilę, jak nie będzie można tego wyłączyć, no to zrobię reset konsoli. Raczej się nie da, więc resetujemy. Bardzo chciałbym sprawdzić kiedyś pełną wersję i ciekawy jestem, czy jest Polska w tej grze. To by było wielkie zaskoczenie, gdyby była Polska i byłby polski hymn jeszcze. Jeśli jakby byłby jakiś zawolny, albo jakiś w ogóle, nie wiem, ktoś zrobił prankę, albo wysłał taśmę nie z polskim hymnem, tylko z jakimś innym tam i wstawili do tej gry, to by była sensacja, co? No, ciekawe. No, jeśli ktoś z was to grał, albo może ma ktoś z was tę grę w waszych zbiorach, piszcie. Od razu proszę tutaj komentarz dać, albo sprawdźcie, czy tam jest Polska i polski hymn jest, no. No, fajnie by było to sprawdzić dla beki, właśnie zrobić tutaj jakiś materiał taki, czy nawet live'a z tego. No, ale by było śmiechu, co?
gdyby tutaj była Polska. No dobra, zobaczmy następny tytuł. Następną grą jest Crazy Ivan. To była strzelanka jakimś helikopterem chyba, czy czymś takim. Zaraz zobaczymy. Coś takiego kojarzę, zaraz zobaczymy. Się wczytuje. Mam nadzieję, że się wczyta w ogóle. Może nie sprawdzałem sobie, czy płyta jest porysowana. No ale zatrzymało się. No zobaczmy. Może będzie działać. Tak jest. Tak jest. Synosis, czyli moja ulubiona firma. Znana m.in. z Wipeouta. Start game, high scores i game option. Zobaczmy, co mamy w opcjach. No ustawmy może easy, nie chcę się denerwować dzisiaj. Random. Możemy podgłośnić tutaj dźwięki i muzykę. Nie, to chyba wszystko. Trochę ja podgłośnię za to telewizor, tak? No dobra, mamy jakiś Reflex, Granite, Fireball i Thunderfoot. Jakiś jeszcze generator osłony, czy coś to, jakiego to jest? Nowy Jork i co? I jeździmy i rozwalamy, tak? Kwadratem zmieniamy broń. O, mamy jakiś laser jeszcze. Mamy jakiś taki laser kulkowy. Jakieś ognie mamy, kurde. Nie lubię takich gier, to się bardzo źle postarzało. Karabinek, a tu mamy taki karabinek. A i możemy kółkiem granaty walić. O, no to granatnikiem dodamy. A trójkątem rakietki, no dobrze. Kto tu we mnie nawala jeszcze tutaj? Takie gry się bardzo źle postarzały, wam powiem. To się bardzo źle ogrywa. Enemy located. Sorry, Commander. The only intelligence we have on this arena sentient is the name, Granite. And we came up with that. You're on your own. Kurde, gada po rusku do mnie, nie? Znaczy z takim ruskim akcentem. No dobra, no to co, Fireball? Jedziemy tam? A tędy się nie da chyba przejechać. A może się da? Nie, chyba się nie da. Tak trochę dziwnie, no. No dobra. Tędy może... Nie, chyba trzeba okrążyć. Ale tu ktoś już nawala we mnie. Gdzie on jest? O, stary. Czekaj, namierzyć go trzeba, bo bez namierzenia to się chyba w ogóle nie da. Czekaj. Przyszedzenie. Bardzo mi się nagrzał. Overheat pokazuje. No dobra, no to... Kurde, wszystkie te bronie overheat robią. To co, karabinkiem mam go rozwalić? Z rakietek godowej. Kurde, no nie mogę go rozwalić w ogóle, no co jest grane, no? Co za Lipton? Chyba może dopiero wtedy, kiedy on się otworzy. O, i game over. Pozwólcie, że przejdziemy do następnej gry, bo straszna lipa ogólnie. Naprawdę bardzo nie lubię takich gier i te gry wczesne, te 3D, takie shootery, to się bardzo źle postarzały. A takich gier na początku PlayStation było bardzo dużo. Jakoś tak w okolicach 98 przestały takie gry się okazywać. Dopiero później, jak wyszedł Quake 2, 90 chyba 9 rok, jeśli dobrze pamiętam, albo 2000 już. 99 albo 2000. 9 chyba. Jak Quake 2 wyszedł, no to dopiero wtedy to była nowa jakość. Ale te wszystkie takie shootery jak to, no to. Szkoda gadać o tym ogólnie. I też widzę, że chyba się po ekranie końcowym gra zacina i nie wychodzi do menu, więc walimy reset. Przechodzimy do następnej gry. No to na pewno to nie jest tytuł, którego bym chciał widzieć w pełnej wersji. Takich gier
bardzo nie lubię. No ale jeśli kogoś uraziłem, może za słabo tę grę pokazałem, no to proszę powiedzieć, no to może jeszcze kiedyś do tego wrócimy w jakiś sposób. No ale ja raczej jak te demka ogrywam, to szukam ciekawych gier, które można by było w przyszłości w pełnej wersji pokazać, prawda? Także wszystkie te gry lecimy, wszystkie te płyty demo odpalam w poszukiwaniu czegoś ciekawego, tak? W sumie powinienem prowadzić jakąś listę, na razie takiej żadnej listy nie prowadzę, ale jakiś można notatnik by było w sumie na komputerze albo nawet w zeszycie sporządzić z tymi ciekawszymi demkami, żeby w pełnej wersji je kiedyś zagrać, nie? No dobra, Crazy Ivan było, to teraz mamy Primal Rage. Mam pełną wersję tego, mam, ale na takim zestawieniu gier od Midway Arcade Treasures, to się nazywało, to cała ta kompilacja na PlayStation 2. Kiedyś dostałem od Red Drake'a, od Łukasza Wójcika, wysłał mi to w paczce i kiedyś pokazywałem tego Primal Rage'a, ale zawsze chciałbym jeszcze osobny odcinek o tym nagrać, bo kiedyś właśnie pokazywałem na tej całej kompilacji. Bo to jest świetny tytuł, on wyszedł też na automaty, chyba też na Sega Mega Drive albo na Sega... jak to się nazywało? 32X chyba, tam chyba też to było. No dobra, 95 rok. Mamy jakiś filmik jeszcze, tak? Cywilizacja umarła. Był jakiś kataklizm. No i urodziły się jakieś właśnie dinozaury. I jakieś wielkie małpy, tak? I kto będzie teraz rządzić nową ziemią, tak? A, i taka nowa planeta jest, w sensie kontynent ułożony w kształt paszczy jakiegoś dinozaura. No nieźle. Nieźle to wymyślili. I to jest filmik, no ale nie będziemy filmiku teraz z gry oglądali, to już sobie zagramy. No i mamy do wyboru właśnie małpę i jakiegoś takiego pomarańczowego dinozaura. No to bierzemy tego dinozaura, bo była mowa o dinozaurach. Małpa jest chyba jedna pośród tutaj pozostałych właśnie tutaj stworków. Wersja automatowa, którą właśnie mam na PlayStation 2, jest trochę lepsza, wiadomo. Trochę, wiadomo, lepsza i rozdzielczość, i prawdopodobnie animacje lepsze, i być może jakieś jeszcze inne bajery. A na PlayStation ta wersja, myślę, że jest w cholerę dzisiaj droga, żeby ją kupić na PlayStation 1 oczywiście. Nie wiem, ile nawet to kosztuje, ale zgaduję, że pewnie kilkaset złotych. O ile w ogóle jest jakaś sztuka na Allegro w tym momencie. Prędzej na eBayu trzeba tego szukać. No ale ja nie muszę, bo w sumie jak mam na PlayStation 2, no nie jestem kolekcjonerem. Ja nie jestem kolekcjonerem, że muszę mieć każdą grę. Wystarczy, że mam w kompilacji na PS2 i mi styka. Z bossami jakieś ataki specjalne są, tak? No, załatwimy go. Dobra, co? Fatality? A, zdechła małpa. No i ja się cieszę, no okej. I w ogóle na Stonehenge walczyliśmy. Widzieliście? W tle mamy Stonehenge. No ktoś, kurde, miał ciekawe pomysły w tej grze. Właśnie takie rzeczy lubię, właśnie w poszukiwaniu tego typu gier. Innych niż wszystkie. Dlatego staram się właśnie pokazywać najróżniejsze tytuły. To mój kanał nie polega na tym, żeby grać w kółko, nie wiem, w Gran Turismo, Residenta, w Crasha Bandicoota i inne jakieś takie pospolite gierki. Ja zawsze szukam czegoś nowego. Na tym polega ten kanał, w poszukiwaniu po prostu ciekawych gier i zapomnianych już dzisiaj, bo w sumie kto to o tym pamięta poza jakimiś zapaleńcami ze świata retro, prawda? Także mamy w tle Stonehenge już porośnięte jakimś zielskiem, bo faktycznie musiał być jakiś kataklizm. Porośnięte zielskiem jakimś. Liany, nie liany. Dobra, rozwal go, tę małpę. Ej, padła. Fajne te animacje są, jak te postacie się poruszają. No, kiedyś mówię, bardzo chętnie bym osobny odcinek o tym nagrał. Może właśnie o następny odcinek nagramy sobie o tym. Postaram się tutaj poszukać teraz tego, to wyłożę sobie tutaj na wierzch.
poleciała mi płytka, ale to nic się nie dzieje. To kiedyś dostałem od Red Drake'a i tutaj właśnie między innymi Mortal Kombat 2 i 3 jest, no i właśnie ten Primal Rage, także może sobie z tego zrobimy teraz filmik. No obiecałem, że kiedyś będzie, no to w sumie dobry byłby teraz pomysł na następnym materiale w to zagrać, taki jakiś dłuższy gameplay, pół godziny, może godzinę, zależy jak będzie mi się fajnie grało. Reflektujecie, bo ja jestem na tak, w sumie to by było spoko, żeby w następnym materiale w to zagrać. To by było bardzo ciekawe. Dobra, to wychodzimy z tego. Tu chyba na tej... kolejna chyba gra, z której nie da się wyjść. A nie, jednak da się. Start plus select jednak wyszło. Tamte dwie nie pozwalały, ale już bałem się, że kolejna się zawiesza. Ale jednak da się. No dobra, no to teraz pokazujemy, co mamy następne. To jest na razie chyba gra, która wygrała po prostu ten odcinek i w ogóle prawdopodobnie chyba najlepsza będzie. Chociaż przy tym Strikerze też się nieźle bawiłem. Defcon 5 miałem to kiedyś na Sega Saturn. Zobaczmy. Mamy intro. Więc chyba grywalnej wersji tu nie będzie, no ale popatrzmy sobie. Piękna muzyka. To wygląda nawet. Tylko ile z tego to jest gameplay, a ile to są jakieś cutscenki. Ja miałem kiedyś to na Sega Saturn, ale zagrałem. Było takie nudne, że sprzedałem po prostu tę grę. A miałem w stanie mint po prostu. Pudełko było w stanie idealnym, bo mało kto w to grał, widocznie ktoś, kto był właścicielem przede mną. No to taki jakiś FPS. Trochę z jakąś taką przygodówką pewnie. Jakieś zagadki może są tutaj. Naprawdę piękna muzyka. Albo ma w kolekcji, proszę dać znać. Coś więcej w komentarzach napisać na temat tej gry. Criticom, zobaczmy co to jest. Coś ten tytuł mi świta, ale nie jestem pewien. Coś tak mi się wydaje, że to bijatyka jest, ale no zaraz zobaczymy. Coś mi się wydaje, że to była jakaś bijatyka, no zaraz zobaczymy. No, ciekawie się zapowiada. Bardzo lubię takie ekrany w 3D robione. Na 3DS Maxie. Tak jest, bijatyka! Tak, 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 na to czekałem. I muzyka z tego, hymn Anglii, God Save the Queen z tego Strikera. Czy to jest grywalne, czy to jest niegrywalne, bo ja nic nie wybierałem tutaj. Postać sama się wybrała, no zaraz zobaczymy, może to jest niegrywalne. Nie, ja nie mogę grać, ale popatrzmy sobie. Muzyka teraz z hymnu Argentyny. Nie no, ale skupmy się na grze, bo tutaj muzyka została dobrana z innej gry, no ale jako bijatyka, ja taką kanciastą bijatykę, kanciaste postacie bardzo lubię. To, tak jak Battle Arena, to Shinden i inne tego typu gry. I właśnie skojarzyłem, że ten Criticom to skądś to znam. I to jest właśnie jeden z tych tytułów, które kiedyś w sumie też chciałbym zagrać. No szkoda, że to jest niegrywalne tutaj demo, to jest tylko rolling demo, które możemy sobie tylko pooglądać, popatrzeć. Dopisujemy sobie to, trzeba będzie sobie dopisać tę grę do listy gier, które chętnie bym ograł, no bo podoba mi się to. Takie coś kanciastego, takie prymitywne, takie dziwactwa, no to ja lubię, no. Ile można grać w Tekena, ile można grać w Mortal Kombat, ile można grać w jakiegoś, nie wiem, Soul Calibura, czy nie wiem co tam jeszcze w sumie, no. No nie wiem, Dead or Alive może jeszcze, no tak, takie tytuły, takie bijatyki zapomniane, ja zawsze staram się jakieś właśnie zapomniane tytuły odkopywać, odszukiwać, pokazywać, żeby nie cały czas nie obracać tutaj w ilości 9, 10, 15, 20 gier, tylko coś jeszcze innego, no
coś jeszcze innego. No, tak samo na przykład mam samochód, mam Poloneza, nie tak jak wszyscy jeżdżą z samochodami, jakich jest pełno na ulicach. Ja zawsze staram się... Może nie lubię się wyróżniać, to nie o to chodzi, tylko doznanie jakieś takie, doznać czegoś innego. Bo tu nie chodzi o wyróżnianie się, bo co to za wyróżnienie się, że ja, nie wiem, lubię jakieś dziwne gierki czy dziwne samochody, tylko feeling, chodzi o feeling, poczucie tego. W każdą taką pospolitą grę czy pospolity samochód to można w każdej chwili zagrać czy przejechać się, prawda? Tylko gdzie jest zabawa wtedy? No nie ma zabawy. No a to wygląda nawet nieźle. Jak na takie byle co, byle jakieś takie, wiesz, kanciaste postacie, dziwne tekstury. Także to chętnie bym zagrał. Widziałem chyba recenzję u QD'ego na kanale QDPSX. Jak ktoś nie zna, to też może dać mu suba. On tam dużo gier na PlayStation pokazuje. A on to chyba skrytykował, że to straszny gówno. A ja takie rzeczy lubię, no. Ja takie rzeczy bardzo lubię, także no chętnie bym to sobie sprawdził. No dobra. To teraz zobaczmy golf. Mam nadzieję, że w końcu coś grywalne będzie. Aktua Golf. Gremlin. To Gremlin wydała, a Aktua to jest seria przez Gremlin robiona. Ja pomyliłem się, powiedziałem, że przez firmę Aktua. Nie, to jest seria, pod którą oni wydawali właśnie gry sportowe. Między innymi jeszcze był Billard, ale to się nazywało później już Pool Shark chyba. No dobra, mamy ćwiczenia, w sensie practice, pre-practice, czyli ćwiczeń. Możemy wybrać tutaj, nie jest dostępne w demie ustawienie zawodnika. Audio Visual też nie, rankingi też na pewno nie, jakieś opcje gry też nie, controlsy też nie, no to mogę tylko start nacisnąć prawdopodobnie, no i gramy, no bo load save też na pewno nie jest w demie przecież dostępne. No dobra, zobaczmy, tak na czuja znowu, nie znam sterowania, więc na czuja będę grał, zobaczymy czy umiem, czy dam radę, czy potrafię. Ja nawet chyba pełną wersję miałem tego Aktua Golf, kiedyś na kanale pokazywałem, miałem chyba z jakąś konsolą, kiedyś kupiłem i było. Potem chyba sprzedałem, nie? No dobra. Zobaczmy. No dobra, mamy jakiegoś takiego kolesia. Niezbyt ładnie to wygląda, ale no cóż, play i jeszcze raz chyba, no tak, teraz jakiś wiatr mamy w lewo, a dołek mamy tam, więc sobie w prawo trochę dajmy, możemy to jeszcze do przodu bardziej dać, nie, to już jest na maksa, jeszcze może kawałek, bo jest mocny wiatr w lewo, do dołu nawet taki południowo-zachodni, tak, no dobra i walimy z całej pety. Zobaczmy. I tak znosi na lewo. No, znosi. Zobaczymy. No do wody. Nie, byle nie do wody. Ach, właśnie. Prawdopodobnie będziemy od obok wody zaczynać. Drop. I gdzie nas to przeniesie? A, mogę sobie sam wybrać. Tak, no dobra, niech będzie tutaj. No. Continue. Teraz znowu mamy wiatr tak samo do dołu tam. No to może teraz jeszcze bardziej i może tak. Chociaż tutaj piasek jakiś jest, no to też nie chcę w piasek trafić. No dobra, spróbujemy. No i co za słabo, jednak uderzyłem? No dobra, jeszcze raz. What a serious misjudgment that was. Trochę za wcześnie chyba nacisnąłem, ale no dobra, wyleciała nam kula. Landed in the rough. Oh dear, now what was the thinking behind that? That's the umpteenth time that's happened today. Wleci na tą główną, nie, na piasek wleci, no niestety. Oh no, it's landed in a bunker. That's pretty bad. Podkręciłem wam trochę kolory na obrazie, bo w sumie na telewizorze widzę o wiele ładniejsze kolory. Bardzo ładnie ta trawa zielona jest, a na graberze tutaj na materiale słabo to widać, więc
wkręciłem, żebyście chociaż mieli namiastkę tego, co ja widzę teraz na ekranie, że jest bardzo zielono, bardzo ładnie. Chociaż jedna zaleta. Nigdy w golfa prawdziwego nie grałem. Może komuś was się udało na polu golfowym być? Pochwalcie się. Nie miałem okazji w sumie. Może kiedyś. Byłoby na pewno ciekawie. Myślę, że ciekawiej niż tutaj w tej grze. No uwaga. Zabraknie. Zabraknie jeszcze. Panie, to byli milimetry. Ale wściekły, zobaczcie. Sweterku takim jak Kononowicz. Z jakimiś kurde diamentami. No zobaczmy. Za słabo! Ojej. No ma takie te kryształy takie jak Kononowicz na sweterku, nie? Kononowicz w młodości. To jest właśnie Kononowicz w młodości. No dobra. Jest! Finally! W końcu. Has finished this hole 5 over par. Bogi, ciekawe co to znaczy. No, nie muszę wiedzieć, bo na razie się nie wybieram nigdzie na golfy, ale no, chętnie bym kiedyś spróbował. Pewnie to jest drogi sport. Wiele godzin tam się spędza, wszystko się robi na spokojnie. No dobra, wychodzimy z tego, no zagraliśmy. A raczej nic specjalnego, są lepsze już golfy na PlayStation. A na PlayStation 2 jest na przykład Tiger Woods, który my dzisiaj za grosze można kupić i to już ma o wiele lepszą grafikę. No dobra, to zobaczmy Actua Soccer. Mam nadzieję, że będzie grywalna wersja. Ja mam dwójkę, to pokazywałem na poprzednim odcinku. Postaram się jeszcze ją tutaj pokazać. W sumie pokazywałem wtedy, ale nie zaszkodzi jeszcze raz pokazać. Oj, znajdę. Jest tutaj. Robiłem z tego kiedyś live'y. Dwójka jest bardzo fajna. No wiadomo, że nie dosięga do pięt. Chociaż do pięt to może dosięga, no. ISPRO 98. W sumie pierwszej części ISPRO też tak i FIFA. Ale mimo wszystko to też jest bardzo fajna piłka nożna i chyba nawet trzecia część też była. Może nawet i czwarta była. Możecie mnie poprawić, jeśli ktoś pamięta. Mamy teraz mecz USA-Rosja. Co jest? Co? Jakiś faul był? Tak szybko, ledwie zacząłem i już faul. Dobra, uwaga. No zabrali mi piłkę. No. Co ten gościu ma na głowie? Mózg na wierzchu? Czemu on ma taką różową głowę? No dobra, próbujmy. Krzyżykiem wybijamy, krzyżykiem podajemy. Nie możemy sprawdzić sterowania, bo nie wiem, czy kwadratem, czy kółkiem tu się strzela. Próbujemy zaraz jeszcze raz. Kółkiem chyba się strzelało, z tego co pamiętam. Ale nie chcę tutaj zepsuć nic, nie? Prawda? Dobra, ten wybiega, no to dajmy jemu. Czemu oni wszyscy mają różowe głowy? Może w demie tego jeszcze nie dopracowali. Pani wersji może już jest ok. Jednak kwadratem się strzela, uwaga! Jest! Ale jak piłka się głupio odbiła. Niby tam siatka jest, a się odbiła jak od ściany. Kurde, no to już chyba w dwójce to już chyba to poprawili. Tam chyba nawet był taki ruch siatki nawet chyba był w dwójce. No jedynka jeszcze widać taka nie do końca dorobiona, ale fajne, no nawet wygrywam! Nawet wygrywam! No, zabrałem. Nie, kartka, jednak faul to był, jednak nie zabrałem. Tak z opóźnieniem ten gwizdek był. Kurde, te wczesne gry to po prostu jest zabawa. Zobaczcie, jak ja się na tym fajnie bawię. Te wczesne gry na PlayStation to jest pełna zabawa. A co tutaj się dzieje? Dlaczego ten bramkarz stał? Co tu się w ogóle wydarzyło? To w ogóle powinno przejść do jakichś śmiesznych momentów na moim kanale. Dlaczego ten bramkarz stał w słupku? I pozwolił nam w
podnięcie piłki do bramki. Co to się odwaliło teraz w ogóle przed chwilą? Co to się odwaliło? No mówię, że dwójka bardziej już dopracowana, bo to po prostu jeszcze takie nie do końca dopracowane jest, no ale ile zabawy jest, no. No i co, utrata piłki. No to co, wybijamy. To przed chwilą to, co się tutaj wydarzyło, to trzeba to wyciąć i wstawić gdzieś do jakichś śmiesznych momentów na moim kanale. No dobra. Uwaga. Ronaldo. Needs a short pass. Dobra, udało się zabrać piłkę. Nie na długo. I wbili bramkę. Jak on wbił to tak? Zaraz, może jakiś będzie replay. Jak on tę piłkę tak... Ona chyba jakimś bokiem wleciała. No zobaczymy potem na odtworzeniu, na nagraniu. Ona jakoś bokiem wleciała, chyba obok słupka. Albo ja ślepy byłem, no. No dobra, próbujemy. No chyba jakoś nie fair ta piłka wpadła. No nie będę się teraz tego czepiał, ale to możecie przewinąć i powiedzieć, bo nie wiem, wydawało mi się, że ona jakoś tak nieuczciwie wpadła. Uwaga, tutaj. Dobra. No. Golukovic. A ten, co on robi znowu? Piłka, kurde. O, uwaga, aj, dobra, i teraz co, walimy! No, ja próbowałem nacisnąć strzał, ale wbiegłem do bramki. Nie no, po prostu to jest dzisiejszy gameplay z tej gry, w ogóle to po prostu przejdzie do historii. Ja wbiegłem do bramki, chociaż nacisnąłem strzał, a on nic nie zareagował. No to wbiegłem, no. Nie no, po prostu jaja totalne dzisiaj po prostu jakieś się dzieją. Jaja totalne, dobra, podaj, spróbujmy jeszcze jedną bramkę wbić. Będzie śmiesznie. Na razie 2-2. Remis jest. Uwaga. No co tu się dzieje w ogóle? No zobacz, i wbije bramkę. Wbił. 3-2. Popow. No dobra, spróbuję może wyrównać, chociaż żeby było 3-3. No, postaram się. Mam nadzieję, że jeszcze starczy czasu. 43 minuta. Oj, chyba się nie uda. No ale spróbujmy jeszcze na koniec. Dobra, uwaga. Biegniemy, uwaga, żeby ten mi nie zabrał piłki. Uwaga, podajmy tutaj, dobrze. Nie wyszło. No i koniec. A i tak bym już nie wbił. Ale ile było zabawy. Kurde. I dwa śmieszne momenty. Wbiegłem do piłki, do bramki z piłką, przepraszam bardzo. Głowy jakieś oni mieli różowe. No i ten bramkarz, kurde, stał na słupku. No i jeszcze nie trzeba to sprawdzić, bo może to ja się mylę. Wydawało mi się, że tamta ich bramka to przeleciała jakoś tak obok. Za słupkiem, ale to trzeba przewinąć, zobaczyć. No ja teraz nie mam możliwości, możecie mi napisać w komentarzu, czy tak było rzeczywiście, czy nie. No dobra, przejdźmy do następnego tytułu. Kurde, patrzcie, ile zabawy w tych starych gównianych gierkach jest. No jest co grać, no. Te nowe są już za bardzo dopracowane, no. No dobra, zobaczmy, czy Loaded jest grywalny, czy nie. Bardzo bym chciał, żeby było grywalne, bo kiedyś pokazywałem pełną wersję, mam na Saturna to właśnie. To mogę tutaj jeszcze raz pokazać. Kiedyś był materiał z tego, pewnie jeszcze do tego wrócimy, mam pełną wersję. Była też druga część, nazywa się Reloaded. I też Gremlin to zrobiło. Ta sama firma, co tego golfa i tą piłkę nożną. Włóż kartę. Dostęp. Kurde, jakie intro. W skrócie, co mogę o tej grze powiedzieć jeszcze? No, uciekamy z zakładu psychiatrycznego i rozwalamy personel karabinami i innymi tego typu tam jakimiś no, sprzętami, tak jakieś wyrzutnie rakiet czy coś takiego. Zobaczmy, co mamy w opcjach. Życia, no ustawmy może maksymalne. Kontynuację. W sumie to powinno być od razu ustawione jak najwięcej tego i tego. W sumie nie wiem dlaczego. Od razu to nie jest ustawione, no ale niech będzie. Kontrolsy, co, czym robimy? Strzelamy chyba krzyżykiem, tak? Ultra bomb trójkątem. Bombę jakąś mamy. Kwadrat bieg, L1 strajfowanie. Mapa kółkiem, R2, no oddalamy kamerę. Pewnie zapomnę z większość sterowania, no ale postaram się, że bomba, bieg i strajfowanie. No i mapa, no dobra, spróbujmy, no. I mamy takiegoś gościa, który jest dużym bobasem. Mamy jakiegoś
Funka, który jest jakimś klaunem. Mamy jakiegoś Gonesa, który jest chyba w garniturze. Cap'n Hands, jakiś kurde, ja wiem, jakiś cowboy ze szkieletem, tutaj z żebrami na wierzchu. Butch to jakiś kurde gość w jakiejś sukience, a Fox to jakaś chyba laska w jakichś okularach czy czymś. No to kto najśmieszniejszy tutaj jest, no? No ten chyba najśmieszniej wygląda z tymi żebrami na wierzchu, zobaczmy. Ciekawe, że jest, że w demie są wszystkie postacie, zobaczcie. To ciekawe. No dobra, zagrajmy, zobaczmy. Level 7, Badlands. Znajdź sekretny teleport, to spaceport. Muszę znaleźć jakiś teleport do jakiegoś portu kosmicznego. No dobra, spróbujemy. Zobaczcie, jakie mamy spluwy fajne. I rozumiem, że tu już nie jesteśmy w zakładzie psychiatrycznym, tylko gdzieś indziej. Jesteśmy gdzieś na wierzchu, na zewnątrz. A ile to muszę nawalać w nich? Kurde! I jakieś monety zbieramy, tak? No, w sumie to nawet ładnie wygląda niż część pierwsza. Co ja mówię, część pierwsza? Pierwszy level, o to chodzi, bo ja grałem na Sega Saturn, tam pierwszy, drugi, chyba trzeci level, bo już jest siódmy, do siódmego nie doszedłem. Ładnie to wygląda, no. Nie warto by było do tej gry wrócić. Próbujmy bombę rzucić, o, no trójkątem w ten sposób. Tu coś mamy. Tu się amunicję czy coś. Trochę muszę przyznać, że za długo trwa zabijanie tych przeciwników, bo to za długo po prostu sztucznie wydłuża po prostu takie ogrywanie. Powinno być, że dwa razy strzelisz i już po nim, tak? A nie tutaj muszę jak w jakiegoś minibossa nawalać cały magazynek, prawda? Mapa jest kółkiem w ten sposób, ale tam za dużo nie widać. Strajfowanie w ten sposób można strajfować, no. Nie, wiele nie pomaga. Uwaga. L2 w ten sposób oddalamy kamery. No oddalmy, może być lepiej widać tych frajerów. Trochę jednej rzeczy nie rozumiem, bo niby zbieram amunicję, ale mam pokazane, że 1150 naboi, no trójkątem wywalamy bombę, kwadratem biegamy, kółkiem jest mapa, no to jakaś jest jeszcze osobna amunicja, no widzę, żeby czymś tu się jeszcze przełączały na jakieś inne bronie, może selectem, ale tam nic o selekcie nie było, więc nie będę selecta wciskał, bo pewnie wyjdzie mi z dema. W demach select zawsze wychodził z gry, więc no, trochę tego nie rozumiem, może w demie tego jeszcze nie dopracowali. Bo amunicja mi się nie kończy, no nie widać, żeby ubywało. Uwaga. Malamy z bomby, bo nie chce mi się aż do wszystkich strzelać. Jeszcze raz z bomby ich. Dostać, tak? Ale tu jeszcze pewnie coś mamy. Tutaj też można. Jakichś zębiaków ogólnie nawalamy. Bo kto to może być inny, jak nie zębiaki?
oni się nie odradzają przypadkiem, bo tutaj przed chwilą nie było, teraz są. Oni się chyba respawnują. Dobra, lecimy w takim razie gdzieś tam do góry, bo ich jest tutaj już za dużo. Szczury nawet są. Przypomniała mi się taka jeszcze jedna gra na PC-ta i chyba nie było na konsolę, przynajmniej mi o tym nie wiadomo. Redneck Rampage, czy coś takiego. Coś w stylu Duke Nukem Forever, coś w stylu Duma, tylko strzelamy do jakichś wieśniaków. A jeszcze była chyba też coś podobnego o zombiakach, w sumie też podobne klimaty, coś takiego. Kiedyś chętnie bym zagrał. Jak tam wejść do tego budynku, bo tam coś jest przecież. Nie wiem. Mogę zdechnąć teraz tak trochę. Dałem się podpuścić teraz łatwo. No, wszyscy tutaj na mnie. Już tak trochę biegnę, bo... chcę się jakoś tam gdzieś się przedostać. Dalej. Może tędy? Ach, rozos właśnie mnie odwalili. No to nic, no. Szukam tego teleportu, bo tak w sumie oni się chyba respawnują. Chyba nic z tego nie będzie, tak jak będę do nich tylko strzelał. Tak wygląda, jakby oni się respawnowali, a ich nie ubywa. Spróbuję, no, jeszcze trochę tu ich powybijać, może to się jednak da. No tu jest ten budynek z jakimiś rzeczami, tak? Jest jakaś bramka, ale bramki jakby się nie dało otworzyć, nie? Nie mam pojęcia, jak tam wejść. Tam mamy jakąś kartę i apteczkę, no to by się przydało na pewno, żeby gdzieś dalej się przedostać, ale... gdzie my teraz możemy iść? Nic nie mówię, bo mnie zaczyna to nudzić już trochę, no po prostu chcę gdzieś tu dalej przejść, a jakoś tak nie widzę możliwości, żeby przejść dalej. No i zobaczcie, tu się następni respawnują, no oni wyłażą po prostu chyba. Chyba tutaj to będą w nieskończoność się pojawiać, tak mi się wydaje. No ale nie mam pewności, no. Chyba wyłażą nowi, kolejni, no. Serio. No, oni się jakoś respawnują, wyłażą. Na to wychodzi. Chyba cały czas się pojawiają. Kolejni nowi. Przełażą pod płotem, a ja nie mogę pod płotem przeleść. A zobaczcie, może trzeba te... to może trzeba porozwalać. Tam jeden wybuch, no. No może w ten sposób tutaj o to chodzi. No zobaczmy.
coś tu gdzieś będzie. Rozwalanie tych zębiaków widzę, że jest bez sensu. Nic nie daje. Też na razie nic nie wynika z rozwalania tych pomników. No zaraz zobaczymy. Na razie lipa jedna wielka. Tam było napisane, że mam znaleźć jakiś teleport. No ale gdzie? Tego nie rozwalam. Teraz się zaczyna kończyć w ogóle amunicja, zauważyłem. Dziwne, że dopiero teraz, a nie wcześniej. Dziwne to. No i to nic nie dało! Dobra, szukamy jakiegoś innego przejścia. O, tu mamy jakiegoś, kurde, jakiegoś mini bossa, czy co to jest? Jakieś skorpiony, czy cholera, co to jest w ogóle, no. Trochę słabo, a jakoś szybciej się rozwala je niż zombiaki. Kurde, ma to wiele sensu, naprawdę. No dobra, szukamy czegoś dalej. Zaraz mnie zajebią, za dużo ich tutaj. I tu znowu mamy jakąś bramę, do której nie możemy wejść. O! Nie da się tam wejść. No nie wiem, no. Kolejna miejscowa, do której nie wiadomo jak się dostać. Nie wiem, może tu coś jeszcze będzie, zobaczmy. Nie, najgorsze, że amunicja się kończy powoli. Co dalej? Dobra, uciekamy tu jakoś od nich. Pójdziemy jeszcze raz tam naokoło, chociaż teraz już nie da się tędy. Dobra, wrócimy się tędy. Może tam coś jeszcze jest. Oni sobie przez kraty mogą przyłazić. Ja nie mogę, prawda? Tak, to nie tędy ja szedłem. Dołem chyba, tak? No i zobaczmy jakoś tu i na prawo. Kurde, za dużo ich! Tu na prawo może coś będzie. O, tutaj znowu te skorpiony. Uwaga! Ich jakoś szybciej da się rozwalić niż te zombiaki. Dziwne. Ma to wiele sensu, naprawdę. Ale ci może się nie respawnują chociaż, no nie wiem. Gdzieś tu spierdalamy. Uwaga! Zajebali mnie. No dobra. Mamy jeszcze 3 życia. Do ich. Okay, jak tutaj się teraz obejść to? Okay, nie odpuszcza, lezie za mną. Tędy da się jakoś przejść? No nie bardzo chyba. Po tej górce chyba się nie da przejść. Ale tędy się da. O, zobaczmy. O, tu jakieś mamy niebieskie myszy! Kurde, jakie dźwięki wydają! Dobra, no nie wiem, tu idziemy. Znowu jakaś jest brama, do której nie mogę wejść. Czemu to nie można nigdzie wchodzić, no? O kurde, co tu się dzieje? Za dużo ich tutaj. Nie wiem, tędy idziemy. Chyba źle idę, myślę.
Nie wiem, lecę na pałę. Nie mam pojęcia dokąd iść. Tu też jakieś karty, nie karty. Jak się do tych budynków w ogóle dostać? Tędy nie przedostaniemy się. Do żadnego budynku jeszcze nie udało mi się wejść. Nie mam pojęcia jakim sposobem. Kurwa, spierdalaj. Gryzie mnie jakiś szczur. Uciekamy. Tu nie ma przejścia. Nie wiem, może tu jakoś. Coś tam wybuchło. Co tu się dzieje w ogóle? Uła! Co tu się dzieje? Kompletna jadka, tylko nie wiadomo o co chodzi. Oj, mogłem wejść tutaj nareszcie do jakiegoś budynku. Tutaj coś zgarnąłem, coś cennego. No amunicję chyba tylko. Nic innego, co innego nie ma. No i właśnie takie były stare gry. Cholera wie gdzie iść. Przeciwników na mapie, patrzcie ile. Po prostu aż się grać zacina. I nadal nie wiem gdzie jest ten słynny teleport, do którego mi kazali pójść. Nie wiem, może tu na dół jakoś skierujmy teraz. No tutaj na razie jest dużo pomieszczeń czy obszarów, z których nie wiadomo gdzie iść dalej. Nie wiem, może tu na dół. Jeszcze nie byłem, nie? Patrzcie ile tych myszy. Padaka. Olrety. Ach, zajebali. No i mamy dwa ostatnie życia. 300 nabojów, nie wiem, trochę już mało nabojów zostało. A przeciwników nie ubyło. Za bardzo. Tu mamy jakieś naboje. Mamy 1100, no dobra. Idziemy dalej. O, tu coś mamy i mamy czerwoną kartę. Oj, pewnie teraz dzięki tej czerwonej karcie muszę gdzieś tam wcześniej wchodzić. Na samym początku chyba były czerwone tam drzwiczki. Tak mi się wydaje. Pewnie tam albo trzeba, albo można się wrócić. Może to nie jest konieczne. No spróbujmy na razie dalej jeszcze przejść. Może coś tu jeszcze ciekawego znajdziemy. Albo po prostu wyłączymy. No dobra. Tędy? Nie wiadomo, czy lewo, czy w prawo, czy gdzie. Patrzcie ile tych przeciwników. Nie, po prostu to jest hardcore. Totalny hardcore. No. Znowu tutaj te skorpiony. No. Hardcore totalny. Amunicja. Nie wiem, uciekamy. Ale lazo za mną. Nie ma tutaj bardzo jak uciekać. No coś tutaj mamy. Zobaczmy czy możemy do tego wejść. No mamy czerwoną kartę, więc chyba możemy. Możemy, ale i oni za mną wleźli. Jezus Maria. I mam chyba bombę właśnie, którą możemy wysadzić przy nich. Spróbujmy. No, poszło. Tylko jedna to była bomba. Uwaga. Za dużo znowu tych wszystkich przeciwników. Szczury, zombie. I te skorpiony. No rety ludzie, co tu się dzieje w ogóle? Zajebali. Ostatnie chyba życie, tak? No i co teraz? Dokąd teraz? Tutaj, tutaj. No tutaj koniec jakby. Paradoksalnie gra, w którą najdłużej gramy, a nie wiadomo gdzie iść. Teraz potrzebuję zieloną kartę, żeby tu wejść, a potem wtedy miałbym niebieską. A! Czyli muszę gdzieś poszukać zielonej karty, a zieloną kartę pewnie tam
Była gdzieś tam na początku. Nie wiem, czy teraz do niej dotrę. Bo mając czerwoną właśnie chyba tam moglibyśmy wejść. Wtedy byśmy tu się wrócili, mielibyśmy niebieską i pewnie niebieską gdzieś wejdziemy do portalu. No nie wiem, idziemy szukać. Nie wiem, czy uda mi się, mam tylko jedno życie. Pewnie się nie uda, no ale próbujemy. Palec mi już od naciskania D-pada napierdziela, jak nie wiem. No ale spróbujmy. Aż do skuszenia. Może gdybym już znał, wiedział co mam robić, dokąd iść, to wtedy bym już trochę lepiej grał, na tyle życia nie skusił. Ale tragedii nie ma, no wiadomo mniej więcej o co chodzi, jakbym miał kiedyś jeszcze w to grać. Tu mamy zieloną kartę. To jest początek właśnie chyba gry. Tutaj gdzie z nimi walczyłem, tak? Czerwoną kartę mamy, więc tam wejdziemy, tylko czekaj, jak tam się przedostać, jak tutaj się przedostać, czekaj. Dziurę w płocie muszę znaleźć. Czekaj, tędy możemy? Możemy. Zobaczcie, mamy żyćko, mamy amunicję, a ta kurde ręka boli, jak nie wiem, i mamy tą czaszkę, cokolwiek ona daje. Dobra, idziemy jakoś tędy. Dobra, próbujemy. Tędy chyba jakoś się wróciło, tak? Potrzebnie wtedy te nagrobki rozwalałem, to nic nie dało, nie? No dobra, to nic. No. Co tu jest? Co tu mnie blokuje? No czemu tu tak wolno się idzie? Dobra. Zielona karta i czaszka. No dobra, to wracamy się gdzieś tam na dół teraz. Może coś z tego będzie jeszcze dzisiaj. No spróbujemy przejść całość. Chociaż mam tylko jedno żyćko, ale próbuję, no. No gdzieś tu na dole była ta zielona karta, tak? Beczkę zostawiamy. To gdzieś tu było. Uwaga, gdzieś to tu było. Tak? Dobrze pamiętałem trasę? Szukamy. Czerwona, a tutaj już byliśmy, tak? A i to zielona gdzieś indziej musiała być. Gdzie była teraz zielona? Gdzieś? Tak jest, tu mamy i nie mamy niebieską, a niebieska gdzieś tam na górze była. Teraz nie pamiętam gdzie, no trzeba poszukać. Nie pamiętam, no gdzieś była, no trzeba szukać. No, no dobieraj tego szczura. Gdzieś tam przy tych myszach chyba, gdzieś tam. Szukamy, może coś z tego będzie jeszcze. No, szczur. Czekamy. Tędy przejście było, czy nie było? Bo już nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Czekamy, bo mało życia, mało amunicji. Ale jeszcze chcę coś tutaj osiągnąć. Czekaj, tędy nie przejdziemy. Że przez te dziury da się? Nie. Czekaj, może się da? Nie, no nie da się. Oni tylko mogą przez to przełazić, ja nie mogę. Nie fair. O, tutaj, tędy. Dobra. W prawo, czy tam na górę? Sam już nie wiem. Tędy chyba, no. Niebieskiej bramy muszę poszukać, tak? No spróbujmy. Tędy czy tędy? No nie wiem. Zobaczymy. Tu mamy niebieską. Ale poza przeciwnikami to tutaj chyba nic nie ma. Bez sensu. Tu się wchodzi. Nie wiem po co w ogóle, no. Twórcy tej gry chyba tylko widzą. No ale dobra, mamy tutaj kilka takich pomieszczeń z niebieską kartą, spróbujmy. Amunicja będzie dobrze. Dobra. Tutaj może coś będzie. Bardzo ciekawych rzeczy na razie nie widzę. Szukamy dalej. Tu jeszcze po lewej stronie było coś.
mury wejście, tak? Może coś będzie? No, chyba coś włączyłem, mam wrażenie. Tutaj taki dym. Mam wrażenie, że coś włączyłem, ale tak się mi wydaje, może to tylko doba jest. Dobra, szukamy dalej. Karta żółta, no to szukamy żółtej bramy. To już jest komplet kart. No to szukamy żółtej bramy. Nie mam pojęcia gdzie. Nie wiem, gdzieś przejdę się dalej, może gdzieś będzie. Jedno życie mam tylko, kurde. No szukamy, może gdzieś tu w prawą stronę. Nie mam pojęcia, gdzie może być żółta karta. No trzeba szukać. Znaczy wejście do żółtej karty, prawda? No, już tak nie widzę za bardzo, nie wiem gdzie to było. No może gdzieś przeoczyłem. Tu byliśmy, nie wiem, sam chyba nie, bo jeszcze jakaś jest skrzynka. Czekamy. Może coś z tego jeszcze będzie. Trzymajcie za mnie kciuki, wirtualnie ja poszukam. Koniec planszy. No tu jest czerwona. Tutaj byłem już. Nie tu. Tu jest początek gry. Nie mam pojęcia, no poszukamy jeszcze zaraz. Jeszcze się przejdę.
nie wiem, czy ja już tu byłem, czy nie byłem. No byłem tutaj, no. To gdzie jeszcze? Może gdzieś tu w okolicy, no jeszcze może gdzieś nie ogarnąłem miejsc. Spróbujmy na dół pójść. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Gdzie jeszcze nie byłem? Na mapie nic szczególnego też tutaj nie widać. Ta mapa to jest... Cholera, w ogóle ta mapa potrzebna jest, ona nic nie daje. Nie wiem, może tędy? Jeszcze, zobaczcie. Jakieś takie budynki, przy których jeszcze nie byłem. O! Jakiś kościół! Chyba! No, tylko jakąś żółtą bramę trzeba znaleźć. Mam nadzieję, że gdzieś tu będzie. Kurde, ile ich tutaj jest. Mało już amunicji. I jedno zdrowie. Przypominam, że tylko jedno zdrowie. Kurde, żeby się udało. Potrzebnie na początku, tam dużo zdrowia straciłem, no bo nie wiedziałem w sumie co mam robić tutaj, nie? Żadnych instrukcji nie było. Się domyślać musiałem. Musimy dotrzeć, no bo gdzie jeszcze? A ile to szczurów! Ale! I jest portal! Jest! Jest! Udało się! Kurde, długo w to grałem! Kurde, chyba najdłużej dzisiaj ogrywany tytuł. Wow! No, myślałem, że jeszcze dalej będzie strzelanina. To, kurde, był ten portal w kościele, no wiadomo, no. No wiadomo, w kościele to portal jest, no. Considerate 13%, Regular Trooper 52%, Slaughter 66%, Criminal 8551. Porąbana gierka, kurde. No jeszcze kiedyś pewnie do pełnej wersji wrócimy, bo tak jak pokazywałem, mam na Saturna. No zobaczymy, no czy na Saturnie, czy na PlayStation to pogramy, czy na PlayStation Classic. Kurde, aż ręce mnie bolą od tego. No najdłużej dzisiaj ogrywany tytuł, nie wiem, z pół godziny chyba w to grałem. I to był ostatni tytuł, zobaczcie. Myślałem, że jeszcze coś nam zostało, więc no spoko, no. Także na koniec podsumowanie. Striker, chętnie bym do tego wrócił w pełnej wersji, jeśli by była polska i polski hymn. Crazy Ivan był chyba najsłabszą dzisiaj grą. Strzelanka 3D z jakimiś ruskimi klimatami. No ja wiem, że też QD to pokazywał na kanale, jakąś recenzję robił, w sumie możecie też zobaczyć. Ja w sumie też sobie po tym odcinku zobaczę. Może on coś więcej pokazał niż ja tutaj. To było super. Bijatyka z dinozaurami, mam pełną wersję, to sobie zagramy właśnie w następnym materiale, po to tutaj to położyłem. Defcon 5, ładna muzyka, ładnie to wygląda, taki jakiś też FPS z przygodówką, sprzedałem to, a miałem na Saturna. Bijatyka krytyką świetna, którą bardzo chciałbym kiedyś wypróbować. Golf, raczej nic ciekawego, tutaj było dużo zabawy i śmiechu z tą piłką nożną Artua Soccer. No i dużo strzelania, Loaded, świetny materiał dzisiaj, jestem bardzo zadowolony z tej płyty, mam nadzieję, że wam również się podobało. Jeśli tak, to proszę dać kciuk do góry już teraz pod tym filmem. Proszę skomentować ten film, która z tych gier najbardziej wam się podobała lub może którąś macie w kolekcji lub gameplay dzisiejszy wam się podobał. No i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze nie subujecie. Ja mam już ponad 1000 materiałów na moim kanale, także zachęcam do obserwowania starszych materiałów. No i to tyle, no. Mam nadzieję, że podobało się, tak jak już mówiłem przed chwilą. No i wpadajcie na następne filmy. Teraz
tak jak mówiłem, będzie Primal Rage na PlayStation 2, a później wrócimy do Pegasusa. I w międzyczasie może jakiś livestream się pojawi. To trzymajcie się, cześć! I zapraszam na moje pozostałe kanały. Linki do nich znajdziecie w opisie.